Dziś poznacie pełny skład parszywej zgrai i to od tej dobrej strony, w sensie, bo nie życzę wam, żebyście poznali złą partię od tej złej strony, jak was będzie desantować i atakować, bo możecie tego nie przeżyć. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Zła partia, Bad Batch, parszywa zgraja w miarę się przejęła. Oczywiście ta prawdziwa parszywa zgraja, czyli ta z Lunitius, czyli prawdziwa ingerencja w genetykę, czyli prawdziwa zabawa z genomem. No i moi drodzy, były już dwa mocki, chociażby V-Wing, czyli taki mikrostatek, który zbudowałem, aczkolwiek tamta parszywa zgraja była tak na siłę troszkę, odsyłam was do narożnika, oraz i pierwszy mocek, gdzie pokazana była pierwszy raz, no i właśnie tam był atak na jedną z planet separatystów. Dzisiaj jednak poznamy pełny skład, ponieważ ten statek desantowy mieści pełny skład. Tak, tam mieści się cała czwórka, zaraz to zresztą zobaczycie. I to nie tak, że lata. Widzicie, tutaj nic nie lata. Poza tym statkiem, który tak lata. Moi drodzy, przede wszystkim dwa bardzo ważne fakty. Po pierwsze, budując to, jakby chciałem jakby mieć na uwadze to, że wiecie, to jest Lunitunes, to są zwariowane melodie. Tutaj nie chciałem przesadzać z kosmicznością tego statku. Tutaj właściwie na początku chciałem, żeby w ogóle przypominał żelazko i żeby oni do żelazka by wchodzili, ale później stwierdziłem, że dobra, bez przesady, zrobimy po prostu jednak statek jakiś, ale w miarę prosty jednak, żeby też pasował do kanonu Lunitunesowego. Po drugie, jakby tutaj głównym wyznacznikiem tego statku był ten szyb, ten widescreen. Moi drodzy, ten element, tak, pod niego zbudowałem statek. Po prostu stwierdziłem, że chcę zbudować ten statek z taką szybą i później pod tą szybę ten statek budowałem, co nie było takim prostym jakby zadaniem, ale jak wiecie, ja sobie tutaj lubię zadania takie wyznaczać, trenując sobie to budowanie. Zajmijmy się więc omawianiem tego stateczku po kolejności. Tutaj faktycznie przód jest czymś, z czego jestem najmniej zadowolony. Faktycznie ciężko było mi tutaj z tą szybą jakby to sensownie jakoś wykończyć. No i tutaj tak, tu przypomina kanciaste jakieś żelazko. Jak widzimy, tutaj ma z przodu dwa działka. Jeżeli wam by było mało działek, to spójrzcie. Ma on je również tutaj spod spodu. No i tutaj spod spodu są faktycznie ruchome. Tutaj tymi działeczkami możemy podziałać. No i one się mogą w ten sposób ruszać, strzelając do naszych wrogów, przy czym później mogą się tak ładnie też schować i mogą być właściwie w dowolnej pozycji. Działka oczywiście mamy jeszcze na końcówkach tutaj tych skrzydeł, ale do nich zaraz przejdziemy, także tyle z przodu. Jeżeli ciekawi was jakby otwieranie tej kabiny, to się da jakby zrobić, ale w sensie tam za dużo się nie dzieje, w związku z tym jakby tutaj podarujemy sobie chyba to. Niemniej ja tu w ogóle zbudowałem to na tych bocznych elementach, żeby wam teraz zaprezentować, o, w ten sposób. Także jeżeli podnosimy sobie to, ładnie podnosimy kokpit właśnie z tą szybą i tutaj bardzo szybki dostęp mamy do Loli za sterami. Właściwie zapytacie mnie, czemu Lola siedzi za sterami, a to faktycznie nie jest bez powodu. Nie dlatego, że jest kobietą i uważam, że kobiety najlepiej kierują pojazdami, tylko po prostu ona ma dużą głowę, w sensie to za głową i tu mi się w kokpicie mieściła, a tutaj już z tyłu by się nie mieściła. Statek oczywiście jest szaro-niebieski, ponieważ no większość z tych różnych kampanii klonerskich miała jakieś tam swoje kolory, w związku z tym ci mają niebieski. No nic oryginalnego, no już takich składów było pełno, ale jakoś też mi pasował do tego pojazdu. Skrzydła są oczywiście rozkładane, tu użyłem tych elementów przeskokowych, także to nie jest luźno mi nam lata, tylko to jest przeskokowo, w związku z tym możemy sobie dowolnie wybrać rozstaw tychże skrzydeł. No i te skrzydła, jak widzieliście, na końcu posiadają po działeczku jeszcze, także łącznie ten statek posiada aż 6 działek, także niby desantowy, ale jednak tak naprawdę też atakować też może całkiem nieźle. Prócz tych dwóch skrzydeł tutaj rozkładanych, ma on jeszcze jedno wielkie skrzydło, jak widzicie, rozkładane u góry, bo ciężko go nie zauważyć, gdy faktycznie zajmuje wielkość ogromną. No ono się oczywiście rozkłada. Jestem zadowolony z tego rozwiązania, jak tu to wygląda. Spójrzcie, tu z tym wykończeniem takim. Natomiast oczywiście zaraz zapytacie, po co to jest, zaraz do tego też przejdziemy. To się w ten sposób może rozłożyć, a nawet jeszcze bardziej, ale o tym zaraz. Także to jest bardziej pozycja bojowa tego statku, a nie bojowa. To jest w pełni złożony o taki. Przejdźmy jednak teraz, bo pewnie wszyscy czekacie już od kilku minut na to, by zaprezentować pełny skład Bad Batch, parszywej zgrai, złej partii. Kto jest tym czwartym? Kto jest tym czwartym dziwnym klonem, który nie wyszedł kamiołańskim klonerom? No to, moi drodzy, już wam prezentuję, bo on jest właściwie na samym wejściu. Trzporki!
Tak jak mówiłem, tutaj tak naprawdę pełny skład siedzi. O, widzicie teraz pięknie. To są siedziska dla parszywej zgrai. No i Porky jest tym czwartym. Porky, no prosiło się aż. Wahałem się jeszcze między Marvinem a Porkiem, ale jednak Porky pasował mi idealnie do tej klonerskiej, wiecie, roboty, która albo nie do końca poszła dobrze, albo została przedobrzona i dlatego powstały takie oto klony. Ja sobie pozwolę wyjąć oczywiście, żebyście zobaczyli pełny skład. No może bez Loli, bo akurat jej mi się nie chce teraz wyciągać. O, prezentuje się to w taki sposób. No i jest jeszcze TAS. Tamten V-Wing, to wiecie, mówię, był tak no, podpięty trochę, aczkolwiek pewnie też mógłby nim kierować. Także w ten sposób wygląda. No i sami przyznacie, że jeżeli chodzi o klonerską robotę, no to tutaj naprawdę ktoś się grubo postarał, by ta Bad Batch była naprawdę bad. Wróćmy jednak do statku. No bowiem w statku, jak widzicie, są zrobione tutaj siedziska faktycznie na przemian. Także oni tutaj faktycznie siedzą, to oni tutaj faktycznie się umieszczą i nie ma problemu tutaj lecieć. Tak jak mówiłem, w środku jest dość pusto. Oczywiście mogłem to jakoś lepiej wykończyć, ale brakło mi trochę miejsca, powiem wam szczerze, więc faktycznie tutaj za dużo się nie mieściło. W dodatku, biorąc pod uwagę, że oni te głowy mają takie większe, no to tutaj faktycznie po bokach też za bardzo nic mi wejść nie mogło, więc niestety ze względu na gabaryt tego statku, no cóż, nie miałem za bardzo możliwości. Oczywiście mogłem zrobić większy ten statek, natomiast wrócić do punktu A, o którym mówiłem, że starałem się go zrobić w kształcie żelazka początkowo, później trochę to zmodyfikowałem, ale gdzieś tam te kształty zostały. Tu oczywiście mamy rampę, po której można zbiegać, schodzić i tak dalej. No i jeszcze wam mówiłem, że faktycznie tutaj ten element rozkłada się bardziej poza taką pozycją bojową. Ten statek może mieć jeszcze inną pozycję. Mianowicie, na przykład przy ucieczce, czy w ogóle lecąc gdzieś, może zrobić jeszcze jeden bardzo ważny manewr i właśnie po to są mu tutaj te elementy. Mianowicie, może sobie otworzyć rampę i powiecie wtedy, a wyssa tych biednych nam tutaj klonów, tych biednych klonów Bad Batch nam wyssa, no właśnie nie, ponieważ wtedy taka pozycja bojowa się osiąga i to jest uchwyt, za który oni mogą chwycić się tutaj w środku i jedną ręką się trzymają, drugą z blastera nawalają do przeciwników. No czyż nie piękne, moi drodzy? Jednocześnie to w jakiś sposób ich osłania, jeżeli ktoś próbował ich tu zestrzelić, no to prawda, ten dość duży element całkiem spoko ich tu chroni. Sami przyznacie, zresztą no co tu dużo gadać, widzieliście tą pozycję na miniaturce, więc chyba was tym nie zaskoczyłem, więc jakby taki element, no i uważam, że jest to świetne rozwiązanie, bo naprawdę, ten klon się tu mieści, może nawalać z blasterów. No czyż nie świetne? No świetne, tym bardziej, że pojazd nie ma blasterów na tył, w związku z tym w ten sposób może, czy desantując, lądując, może pierwsze jednostki zestrzeliwać, czy w ogóle gdzieś nawet w kosmosie. No uważam, że to akurat bardzo ciekawie mi wyszło, jeżeli chodzi o, o pomysł. Może być też rampa zamknięta. Co jeszcze tutaj zrobiłem? No to faktycznie zrobiłem to, że mamy bardzo łatwy dostęp do środeczka. Jest to tutaj w ten sposób otwierane. Faktycznie na początku było to uwarunkowane tym, że tak jak mówię, pod tą szybę było ciężko mi coś wymyśleć, no bo naprawdę ona nie jest prosta, ale celowo je użyłem, jakby pod nią budowałem cały statek. W związku z tym było logiczne, że musi to być zrobione tutaj w ten sposób. No i jak tak zrobiłem, to stwierdziłem, że czemu miałoby się to nie otwierać i nie dawać większego dostępu nam tutaj do środka. Swoją drogą wróć do punktu poprzedniego, gdzie to nam się otwiera i możemy robić z manewr oszczeliwaniem. Dokładnie ten sam manewr możemy zrobić tu. Spójrzcie, jaki to byłby piękny desant, nie powiedział nigdy żaden separatysta. Gdyby jeden tu bedbeczowiec stał tu i chwytając się tych rurek strzelał w tą stronę, w tył, a dwóch może stać po bokach i spokojnie ostrzeliwywać boki. No na starcie już kilkaset jednostek może być zneutralizowanych przy tym desancie i oni mają wtedy już łatwiejsze lądowanie, łatwiejszą robotę. No zdecydowanie polecam takie desantowanie. Polecam też mój kanał, polecam zostawienie tutaj jakiejś subskrypcji wraz z dzwonkiem i polecam, prawda, rozmowy wszelkiego rodzaju właśnie w komentarzach, których powiedziałem, co wam się podoba w tym modku, co wam się nie podoba, co byście polepszyli. Tak jak mówię, jego wygląd jest, tak jak mówię, miał być żelazkowaty, a finalnie wyszedł, jakby tak sobie skupić trochę Skyhooper, prawda? No, zdecydowanie, wyszedł chyba trochę Skyhooper w tym wszystkim, ale nieświadomie zupełnie, może moja podświadomość po prostu tak dyktowała. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną na kolejnym odcinku na moim kanale. Jeszcze raz, tak jak mówiłem, będę wdzięczny bardzo za subskrypcje i za komentarze i za wszystko. Wam życzę miłego weekendu i oby było słonecznie i pięknie i oby w waszym mieście nie lądował Desant Bad Batchu. Nie życzę tego, absolutnie. Dzięki, że byliście dzisiaj i zobaczę wkrótce w kolejnych filmach. Bye!